Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Reset Obywatelski to jest program Nieco Jaśniej. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak. Mamy dzisiaj dwójkę producentów programu. To pan Paweł Łuczak, czyli producent miesiąca w Resecie Obywatelskim, i pani Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka. Dziękujemy za to wsparcie. Witam się już ze wszystkimi na czacie. Dzień dobry, dobry wieczór. Kłaniam się wam wszystkim nisko i bardzo się cieszę, że jesteście tutaj dzisiaj z nami. Dzisiaj taki, można powiedzieć, dosyć wyjątkowy program, chociaż myślę, że każdy z tych programów w Resecie Obywatelskim, i mówię tutaj o każdym tytule oczywiście, jest programem wyjątkowym. Ale cóż, dzisiaj będziemy rozmawiali o telewizji. Będziemy rozmawiali o telewizji i będziemy się też łączyli z terenem. Także Reset Obywatelski w terenie, a dokładniej tu Piasecki, już za chwilę w Nieco Jaśniej. A jaki jest temat programu dzisiaj? Czy telewizja kłamie? Zadamy sobie takie pytanie. Niektórzy nawet twierdzą, że telewizja łże, a mianowicie mają tutaj na myśli TVP, że TVP łże. Nasz reporter właśnie, Maciek Piasecki, jest na miejscu na Placu Powstańców w Warszawie, gdzie odbywa się tysięczny, proszę Państwa, już dzisiaj protest organizowany przez właśnie środowisko około, w okolicach Lotnej Brygady opozycji ulicznej. Jest to taka odpowiedź na to, co dzieje się w telewizji polskiej, a mianowicie na to, co spowodowało, czyli propaganda, która to spowodowała, że zginął ponad już 3 lata temu prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Było to w styczniu, 13 stycznia, dzisiaj mamy 1 lipca 2022 roku i mamy już tysięczny protest. Te protesty towarzyszą mi, no skłamałbym, że od momentu, kiedy wprowadziłem się do Warszawy, bo już chwilę mieszkałem, zanim się rozpoczęły, ale mijałem te protesty właściwie codziennie, bo wtedy dużo czasu spędzałem w okolicy Uniwersytetu Warszawskiego, więc gdzieś tam przechodziłem w drodze do domu. O, Inkwizytor pisze, jak o telewizji, to trzeba paski robić. Paskowego mamy, zresztą nie tylko paskowego, ze sterami Maciek Karnas, proszę Państwa, też go przywitajcie bardzo serdecznie. Bo cóż, no, programy na żywo, więc trzeba się dzisiaj mocno tutaj spinać po prostu, żeby wszystko ogarniać. I proszę Państwa, za chwilę przeniesiemy się na ten protest, który już nadajemy na naszym kanale facebookowym Resetu Obywatelskiego. Maciek nam tutaj nawet coś w tle odpala już. Proszę o przyciszenie. A wcześniej, a później, no trochę tutaj Państwu pokażemy, co się dzieje na Placu Powstańców, a później w naszym studiu pojawi się redaktor Andrzej Krajewski, dziennikarz, publicysta, członek Towarzystwa Dziennikarskiego, były ekspert do spraw wolności słowa w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Tu mi się też przypomina taka, ale to Maciek, przycisz to. Dzięki. Także trochę się wybiłem, widzisz, będzie do wycięcia, blooper. Spotkamy się z Andrzejem, jak tu dotrze, bo Andrzej jest teraz też na Placu Powstańców, więc uczestniczy w tym całym spotkaniu tysięcznym pod TVP. To proszę Państwa, ponad 3 lata spotkań i już się tam przenosimy z naszego, nie wirtualnego, bo ze studia przy Andersa
10 i przenosimy się na Plac Powstańców, gdzie jest już Maciek Piasecki, który nadaje dla nas, a mianowicie nadaje taki happening, który ma przedstawiać, co w tym TVP się tak na dobrą sprawę dzieje. Jest to takie wyobrażenie tego, co się tam ma dziać. Właśnie Charlie Belt pisze na czacie, płot dalej stoi, byleby kibelka nie podstawić. No to teraz przenosimy się na Plac Powstańców. Dlaczego się zdecydowaliście umieścić te twarze w środku, w toalecie? Jezus, no to jest jednak mocna obraza. To nie jest toaleta, to jest newsroom, więc nie wiem, newsroom, sroom, o. Nie jest toaleta, nikogo nie obrażamy, my po prostu odtwarzamy nowoczesną pracę telewizji. Współczynnie. Z czego wynika tak duża obecność pana Rachonia? Nie wiem, no chętny był strasznie. On tu najwięcej przysiaduje, bo ma sraczkę największą. Słuchajcie, jest jedna bardzo ważna rzecz, o którą bardzo wielu ludzi nas pyta. Mianowicie, kto jest paskowym w Kurwizji? I ja muszę wam zdradzić pewien sekret. Mianowicie nie ma jednego paskowego. U nas to jest tak, że w zasadzie paskowym jest ten, któremu się akurat srać zachce. To on wtedy idzie do newsroomu, odrywa sobie taki kawałek jak trzeba, tak się tak podciera, tak, że tak. I potem wychodzi z tego pasek i on jest gotowy, potem się go puszcza. Ja wam to demonstruję. Przepraszam, chwilka prywatności. Uwaga. No i patrz, i już. O, paskowy. Paskowy jest. Nie jest paskowy. To żart. Bezradny wobec inflacji. Ze słynnych pasków informacyjnych z TVP Info, a tu za policyjną barierką układana plastikowa rura. Widzimy, że policja nie utrudnia tej demonstracji. Nie pozwolono, zdaje się, tylko wejść tutaj na jezdnię. Naprawiane są przecieki. Zobaczymy, czy tą rurą rzeczywiście zostanie jakaś ciecz puszczona. Czy jest to jedynie symboliczne działanie? Zobaczmy, przechodzą tutaj przechodnie. Dzień dobry, Maciek Piasecki, Reset Obywatelski. Chciałem państwa zapytać, czy kojarzycie może, dlaczego ten protest? Nie, jednak nie będziemy tutaj oczywiście gonić ludzi. Słuchajcie, to też głównością. Został skończony. Jest groźnie sprawdzony. W związku z tym nastąpi w tej chwili bardzo ważna chwila. Mianowicie uroczyste otwarcie. Spójrzmy, co się będzie działo. Thank you.
Czasem się zdarzają takie newsy bardzo poważne i twarde. No wszystkie można tutaj zostawić i tym gównociągiem to sobie tam ślicznie poleci do głównego budynku i zobaczycie to w telewizji. Także tak właśnie działamy w tej instytucji. O Jezu, nie w tą stronę, miałam torebkę, nie było widać zbiorów. No bo właśnie chciałam wam powiedzieć, że wiele jest takich, kto mówi, że nas puszczą sterowami, nie? Jak to się skończy. No to ja jestem bardzo podekscytowana i proszę jedną od Prady, jedną od Louis Vuitton i jeszcze jedną od Diora. Także polecam się państwu. Dziękuję, do widzenia. Pani Magdo, chce pani to na pamiątkę? Dobrze. Magda! Na róże! Się ustawcie za nią. Zapraszam. Ale on ma Kasię Pieszałę na nosie. Zobacz. Karol. A ona jest na słuchu. Ona tu gwiazdorzy, zobacz. Pamiątkowe zdjęcie. Z całą grupą odpowiedzialną za ten występ. Pani Magdo, jeszcze krótszą sukienkę prosimy. Pani ma takie piękne nogi. No za chwilę się zaczną wiadomości, to dobrze, że ja to wiadomości, nie wiem, jak się dzisiaj zrobimy wiadomość.
Propaganda jest do wzięcia. Można korzystać z newsroomu. Można zapewniać informacjami do komórki. Prawda? Tak mamy teraz czas. A my chyba rozmontujemy ten zjazd. No więc papier toaletowy czerwony, z którego publiki jest. Także każdy ma wejść. Korzystać naprawdę za darmo. I jakby czym brzydszy news, tym lepszy. A ja idę szybciutko zrobić makijaż, no bo muszę się udać do pracy. Jeszcze sobie chwileczkę poćwiczę ze Stefanem i do roboty. Te newsy mogą nawet śmierdzieć. Im bardziej, tym lepiej. A ja nic już nie powiem. Teraz poproszę wszystkich, absolutnie wszystkich, o ustawienie się w kolejce do newsroomu. Musimy mieć udokumentowane, że w newsroomie naprawdę dużo osób te newsy dostanie. Bo się połamie. Widzimy, że to jeszcze nie koniec występu. Pojawiają się funkcjonariusze. Dziękuję pani Annie za miłe słowo w komentarzu. Będziemy w Resecie Obywatelskim spotykać się częściej. Bardzo dziękuję redakcji za to, że mogłem w zasadzie bez jakiejkolwiek przerwy kontynuować transmitowanie obywatelskich działań na ulicach polskich miast, nie tylko polskich, miejmy nadzieję. Newsami tyle je potrzeba, a potem gównociągiem to wszystko poleci na antenę. Przepraszam może za braki energii dzisiaj, ale nie wiem, czy ktoś w Warszawie dziś z dużą energią jest w stanie funkcjonować. 35 stopni, pełne słońce dzisiaj. Proszę na siebie uważać. Widzimy również, że funkcjonariusze też zdają się, no cóż, nie trzymać tutaj szczególnego porządku w formacjach. Myślę, że też nie możemy im się jednak dziwić. Kolejne osoby dołączają tutaj do tych działań. Dzień dobry, Maciek Piasecki, Reset Obywatelski. Chciałem zapytać, no, dlaczego tutaj jesteście,
dlaczego też dołączacie do tej akcji w czynny sposób. Bo no, w tych smutnych czasach pozostaje nam tylko śmiać się po prostu z tego, co wyprawia partia rządząca i ich medialne agendy. Dlatego to przyszedłem. Jesteście sympatykami Lotnej Brygady Opozycji czy protestu? Ja dlatego, bo tu na ulicy mogę zobaczyć to, co się dzieje tu za tymi barierkami. To, co się dzieje tu, niczym się nie różni od tego, co się dzieje tam, więc tam wejść nie możemy, więc przyszedłem tu zobaczyć na żywo, co robią w tym budynku. I jakiej telewizji publicznej byście chcieli? Tak już na poważnie, jakiej sobie życzycie? Dla każdego? Dla każdego. Może tak. Nie tylko dla sympatyków partii rządzącej. Władza się zmieni, będzie rządzić jakaś inna partia. Czy wam zależy na tym, żeby to było, tam była reprezentowana partia, którą wy lubicie, czy powinno być tak, że rzeczywiście jakieś ideały pluralizmu są respektowane? Nie, no oczywiście pluralizm powinien być bez wątpienia. No, ile można patrzeć na te same twarze, które no, omawiają tezy z góry napisane wcześniej w studiu. No. Telewizja dla każdego. King size dla każdego. No, chciałoby się powiedzieć. Pamiętacie TVP sprzed rządów Prawa i Sprawiedliwości? Jak to było za rządów koalicji PO-PSL? Znaczy ja telewizji ogólnie za dużo nie oglądam. Jedyne, czego mi brakuje w telewizji polskiej, to poziomu TVP Kultura, który wtedy był naprawdę dosyć niezły. Programy, które tam leciały, no dało się oglądać, było to coś innego. Kilku pozycji z tamtych czasów mi brakuje i no i teraz nie ma co oglądać, tak szczerze mówiąc. No czekamy na lepsze czasy. Zobaczymy, jaka wtedy będzie TVP. Że ten budynek bardzo ufortyfikowany dzisiaj. Trzeba było przed tym protestem? To wyglądało na coś, co by forsowało tutaj bramy? Nie, no czy trzeba było? Myślę, że oni muszą. A czy trzeba, to już jest nieważne. Oni muszą. A czy trzeba, to niech sobie każdy... To policja musi chyba zagrożenie oceniać każdorazowo i to, czy wydać środki na to, żeby te barierki ustawiać, myślę, żeby... że takie rzeczy ocenia ktoś inny niż policja. Policja tylko to wykonuje. To kto? Kto ocenia? Powiedzmy. Nie róbmy domysłów. Wielki brat. Dziękuję bardzo. Chce się pan przedstawić? Komosa Zbigniew. Za chwilę demonstracja przejdzie swoją drugą część w tę zorganizowaną już przede wszystkim jako tysiączna odsłona protestu TVP Łże. Przypomnijmy, o co w nim chodziło. Dzień dobry. Maciek Piasecki dla Resetu Obywatelskiego. Chciałem, żebyście Państwo przypomnieli, jak narodził się protest TVP Łże, bo o ile dobrze pamiętam, to były tragiczne okoliczności. Ja jestem w tym wieku, że już nie pamiętam, naprawdę. Właśnie mnie Pan zaskoczył. Strasznie to było dawno. 1000 dni temu. Nie pamiętam. Janusz, powiedz, kiedy to było. To było po śmierci prezydenta Adamowicza, prezydenta Gdańska. Bo zaszczuła go właśnie TVP zaszczuła Adamowicza. Dlatego doszło do tej tragedii. Przez nich, przez tam sztujnię. No to jest wiadomo. Kto ogląda to, to takie właśnie konsekwencje później są. Widzę, że trochę nie chcą Państwo nawiązywać do tych smutnych okoliczności. No, raczej na wesoło dzisiaj. Pamiętamy o Adamowiczu. Zawsze 13 stycznia w każdym mieście większym i mniejszych miastach
upamiętniamy ten haniebny czyn, ten mord, mord przez nich, bo to była nagonka na Adamowicza. Ale dzisiaj ten motyw no, nie gra tutaj pierwszych skrzypiec, no chyba, że jeszcze coś zobaczymy. To jest ogólne, powiem panu, to jest ogólne przecież to, co oni wyprawiają. Teraz mają wroga numer jeden pana Tuska. Prawda? No. Ja im dodam jeszcze polityków i tak dalej. To jest, że mnie okradł Tusk i Maślankowski, czyli mój były prezes ze spółdzielni Podła Zmiana. To jest przykre właśnie, że telewizja narodowa zajmuje się szczuciem na ludzi. To nie powinno być. Prawa im powinni zabrać. Widzimy, że formuje się już tutaj pochód z bębnami. Od tysiąca dni spotykają się tutaj aktywiści, aktywistki, żeby w ten sposób wyrażać swoją niezgodę na wykorzystywanie telewizji publicznej. Wracamy na moment do studia. W celach doraźnej walki politycznej. Maciek będzie w nieco jaśniej większy, a ja będę mniejszy. I cóż, proszę państwa, tak jak słyszeliście, nie jest to odosobniona opinia, że zabójstwo Pawła Adamowicza było tak naprawdę politycznym mordem. Politycznym mordem, nie bójmy się tego powiedzieć, napędzanym przez machinę propagandy. Jest to, myślę, dosyć powszechna tak naprawdę opinia. Ale przygotowałem wam kilka takich, można powiedzieć, geekowych informacji dotyczących telewizji. Przeglądałem kilka raportów, zresztą naszego gościa w drugiej godzinie programu, redaktora Andrzeja Krajewskiego, specjalista od mediów. Będziemy pytać o te różne dane, ale przeglądałem komunikat z badania przeprowadzonego w 2019 roku, badania CBOS pod tytułem Wiarygodność mediów. Teraz pokażemy państwu kilka dosyć ciekawych moim zdaniem tabelek. Także poproszę o i o drugi od razu. O właśnie, w badaniu zadano sporo pytań. Jednym z nich było, jak ocenia pani wiarygodność programów informacyjnych i publicystycznych nadawanych w... I tutaj mamy wymienione telewizję publiczną, TVN i TVN24, Polsat i Polsat News, telewizję Trwam. To takie zestawienie tutaj widzimy i mamy odpowiedzi. Na czerwono niewiarygodne, na niebiesko odpowiedź ambiwalentna, na zielono wiarygodne zasługują na zaufanie i szaro trudno powiedzieć. I teraz zauważcie państwo, pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy a propos tego pytania, jest to, jak trudno jest powiedzieć odbiorcom cokolwiek o telewizji Trwam. No i tutaj też mamy taki podział dosyć ciekawy, ponieważ mamy zestawienie, tak na dobrą sprawę, trzech różnych roczników tego pytania. To jest 2012, 2017 i 2019 rok. I przyjrzyjmy się po kolei i TVP, i TVN-owi, i Polsatowi. Proszę zauważyć, że niewiarygodność telewizji publicznej w 2012 roku to było takie twarde 5% i takie miękkie 7%, bo to tak bardziej na różowo niż na czerwono. Ambiwalentność to było 28% i wiarygodność to było
27 i 23, tutaj takie bardzo, bardzo wiarygodne 23, czyli mamy właściwie 50% wiarygodności telewizji publicznej. W kolejnych latach, 2017 rok, czyli drugi rok drugiego PiSu, tu już mamy 15 plus 19, jeśli chodzi o wiarygodność, ale rośnie niewiarygodność tej telewizji publicznej, bo w 2017 mieliśmy już, że niewiarygodne to jest 20% i takie, no uważam, że nie, że jestem zdecydowana, zdecydowany, to było 12, czyli mamy 32% względem 12 na przestrzeni 5 lat. No i 2019 rok, proszę Państwa, czyli 3 lata temu mieliśmy już 38%, czyli mamy z 12, 38 na przestrzeni 7 lat. Taką degradację ma wiarygodność programów informacyjnych i publicystycznych nadawanych w telewizji publicznej, ale nie możemy tutaj też pozostawić jakby innych telewizji, bo to nie jest tak, że tylko złe jest to TVP według tego badania, tak? Ponieważ bardzo podobny trend widać w tych samych latach w TVN-ie, jak i w Polsacie, ponieważ mamy 2012, to mamy 16% niewiarygodności, w kolejnym roku ta niewiarygodność rośnie już do 23%, żeby zatrzymać się na 29% w 2019 roku. To chodzi o programy w TVN-ie i w Polsacie. To jest też bardzo ciekawe. W Polsacie mamy nie tak duży skok, ponieważ mamy 12, 17, 19, czyli dokładnie tak, jak były pytania w latach zadawane, tak samo mamy tą niewiarygodność programów. Ale też respondenci a propos Polsatu na przykład dużo mniej chętnie odpowiadali, że wiarygodne są media polsatowskie z każdym kolejnym rokiem, czyli co kilka lat to zaufanie spadało. I teraz popatrzmy na kolejny skan, bo to też jest bardzo ciekawa rzecz, a propos odbiorców mediów, tak w ogóle. Więc w badaniu wiarygodność mediów przeprowadzonym przez CBOS zestawiono też takie dane, skąd przede wszystkim czerpie pan, pani informacje o wydarzeniach w kraju i na świecie. I teraz proszę Państwa, nie jest to oczywiście nic zaskakującego, ale warto to przytoczyć, więc przeczytam. Oczywiście wszystko idzie zgodnie z latami, wykształceniem czy dochodem. I tak mamy przewagę telewizji powyżej 65 roku życia, powyżej 55 roku życia jako medium, powyżej 45, 35 nawet, ale już okazuje się, że młodzi dorośli, czyli 18-24, 60% wiedzy o kraju i świecie bierze z internetu, 25-34, 47% bierze wiedzę o świecie z internetu, 35-44 to jest 38%, czyli mamy prawie 40 i lekko ponad 50, lekko ponad 50 to jest telewizja w tej grupie wiekowej i widzę ten komentarz Januszu, tak, TVP trwam niezmienna, bardzo ambiwalentna, co też jest swoją drogą dosyć przerażające, że to taka ambiwalencja nas tutaj, obywatelki, obywateli, a propos telewizji trwam dosięga, bo miałem wrażenie, że jesteśmy bardziej jakoś tutaj po prostu zdecydowani w poglądach, jeśli chodzi jako odbiorcy, odbiorczynie, a propos telewizji trwam, no ale okazuje się, że nie. No i proszę Państwa, nie będę tutaj oczywiście jakiś specjalnie zaskakujący, przytaczając to badanie. Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, mamy tak samo. Im większy ośrodek tak naprawdę, tym to branie informacji z internetu jest mniejsze. No i jeśli mamy miasto powyżej 500 000 mieszkańców, no to wiedza o świecie z telewizji stanowi 41%, a 45%
z internetu, tak? Dla porównania miasta do 20 tysięcy mieszkańców to jest 60% telewizja kontra 27% internet. O radiu nie wspominam, właściwie można powiedzieć celowo, bo to jest zawsze, to są granice, proszę Państwa, 15% maksymalnie, nie mówiąc już o prasie, która nie przekroczyła w tym badaniu gdziekolwiek 5%. I zajrzyjmy jeszcze, zanim wrócimy do Maćka Piaseckiego, w kolejny slajd. Myślę, że wrócimy też do niego w rozmowie z redaktorem Krajewskim, a mianowicie, czy zgadza się pan, pani, czy też nie zgadza z następującymi stwierdzeniami. Myślę, że to jest bardzo dobry przykład tego, o czym rozmawialiśmy w programie nieco jaśniej z redaktorem Jakubem Dymkiem, a propos co prawda social mediów, ale widać, że ten ruch jest po prostu ogólny. Jest to ruch ogólny. A mianowicie pytanie, jakie zadanie? Zadano, aby wyrobić sobie zdanie na temat bieżących wydarzeń, należy korzystać z różnych źródeł informacji, a nie patrz, Maciek, to nie ten slajd daliśmy. Wiesz co? Chodzi o slajd numer 3. Do tego zresztą też slajdu, proszę Państwa, wrócimy, ale poproszę o slajd numer 3. On jest podpisany jako rysunek numer 5. Też nie ten. No dobrze, to może znajdziemy w kolejnym wejściu, a teraz wracamy do Maćka Piaseckiego, który jest na Placu Powstańców i pokaże Państwu, jak wygląda tysięczny protest przeciwko łgarstwu TVP. Dzień dobry. Nadajemy dla Resetu Obywatelskiego. Chciałem zapytać o ten transparent, o to porównanie TVP do mediów kremlowskich. To jest naprawdę aż tak podobne? Oczywiście. Z TVP leje się generalnie tylko propaganda. Zakłamywane są wiadomości. Bardzo często widać, jak przedstawione są osoby, gdzie występuje jedna kobieta już chyba w 40 postaciach. Już była i w Straży Granicznej, w Zarządzie Lasów. I to jest ciągle jedna osoba. No i tak, przekaz jest bardzo zakłamany i fałszywy. Więc jak najbardziej trafne porównanie. Czy takie protesty mogą coś zmienić, czy robicie to już bardziej dla siebie, żeby mieć czyste sumienie? Krzyży zmienić niewiele zmienią, ale dla zasady. Żeby zwrócić uwagę, że to się naprawdę dzieje. Trochę ludzi tutaj jednak przybywa, ktoś tam zawsze nowy zobaczy. Część Polaków i Polek ogląda media rządowe, wierząc im. Dlaczego oni w to wierzą, waszym zdaniem? A to już trzeba ich zapytać. Nie wiem, czy to jest kwestia nie sprawdzania informacji w innych źródłach, czy po prostu odbiór jednego, jedynego kanału w telewizji, no ale trzeba już ich zapytać, skąd jest wiara w jeden przekaz. Jakiej telewizji publicznej pani sobie życzy po wyborach? Wolnej oczywiście. I takiej, która będzie mówiła prawdę. I rzetelne informacje relacjonowała. Dziękuję bardzo. Proszę się przedstawić naszym widzom. Iśka. Dziękuję. Widzimy, że pochód rusza wokół gmachu. To jest pewnego rodzaju rytuał. Czasem, kiedy w okolicy, na przykład pod Komisją Europejską, odbywały się demonstracje w innych sprawach, choćby domagające się działania Unii wobec białoruskiej dyktatury czy agresji Rosji na Ukrainę.
demonstrujący solidarnie dołączali do tamtych wydarzeń. Solidarności z narodem ukraińskim. Poduszą się, a kończąc nie będą na wsi. 2000 ścieżka edukacyjna pod TVP, czyli pisowskim propagandowym ściekiem i sądem. My tutaj zwykle przychodzimy z kilkoma informacjami, których nigdy w TVP nie usłyszycie. Ja to jedna z nich. Od dzisiaj, czyli od 1 lipca, obowiązuje inwigilacja kont bankowych Polaków. Każdy urząd skarbowy ma prawo wglądu bez decyzji sądu do tego, jak wygląda rachunek bankowy każdego z państwa. Bardzo dobrze to współgra z rejestrem CIOŚ i z nowo powstałym rejestrem założonych składek domacicznych. Czyli kontrolą macic Polek zabierają nam wolność kawałek po kawałku i naturalnie TVP o tym nie powie. Dlatego przychodzimy tu co wieczór i powtarzamy dwa słowa prawdy. TVP! Łże! TVP! Łże! TVP! Łże! 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 TVP! Łże! Jak Thank you.
tutaj słynne bramy wjazdowe, przy których blokowano kiedyś samochody prominentnych i dobrze opłacanych. Pracowników, pracowniczek TVP. Piasecki, Reset Obywatelski. Panie, nie chce się wypowiadać. Wchodzi w recesję. Ponieważ TVP o tym nie mówi,
to zachowuje się jak sabotażysta. I będziemy za chwilę do tej inflacji wracać na naszej ścieżce edukacyjnej, bo to nie koniec informacji. Od tej strony w tej chwili powtórzymy wam głośno i wyraźnie lekcję numer jeden. TVP! Musimy! TVP! Dobrze, widzę, że pani mówiła coś do funkcjonariuszy. Zawsze rozmawiam z panowymi policjantami. I co z tych rozmów wynika? Czuję się bardzo bezpiecznie, jak ich widzę, proszę pana. Nie ubliżam im. O, i tyle. Uśmiechną się czasami. Czyli ludzcy są po prostu. To jest sarkazm, czy nie? Zależy, jak to odczyta. Nie, wie pan co, pytałam, dlaczego nie mają nazwisk? Bo niektórzy mają nazwiska, a inni nie. I coś odpowiedzieli? Nic, wzruszyli ramionami, więc widocznie wolno im mówić, ale są dzisiaj wyjątkowo grzeczni. Zdarzało się, że w ciągu tego tysiąca dni policjanci zachowywali się niewłaściwie wobec demonstrujących? Nie, ja tu nie przychodzę aż tak często, ale nie było. Nie było chyba nigdy jakiejś agresji ze strony policji, jak przychodzimy tutaj. Ze strony policji nie. Ze strony pracowników telewizji. Pracowne rzeczy na nas tak. A kiedyś jajkiem dostałam na takim rabanie, co był. To nie miało jeszcze w związku z protestami tutaj codziennymi. Był ten na Placu Powstańców taki raban uliczników i z trzeciego piętra facet trafił jajkiem. Cała była w jajku. Ta policja zmieniła. Policja tutaj teoretycznie nas ochrania, tak? Ale... Jak reagowali funkcjonariusze, kiedy ktoś rzucił w panią jajkiem? A to nie, to było jeszcze dawno temu, to było jakieś na... Kiedy to mogło być? Jeszcze Basia ta z Pragi to organizowała, ten raban. No, więcej. Tak, ale jakoś policjanci zareagowali na to oblewanie wodą? Kazali nam pisać raport, ale nic z tego nie wyszło, bo koleżanka zgłosiła to jako organizator, ale potem ciągu dalszego nie było. Czyli policja... Brałam tak, że nie ma problemu. Nie, tylko mówię, że po prostu nie wiemy nigdy, co nas czeka, bo teraz z okien, teraz policjanci chodzą i patrzą do góry, czy tam przypadkiem coś się nie dzieje. No rzeczywiście, no jest to jakaś, powiedzmy, taka pseudoochrona, ale czasami nas tutaj atakują, no, fizycznie ludzie. A jak pani myśli, dlaczego pracownicy TVP atakują w ten sposób? Ale to nie pracownicy, to nawet postronni przechodnie. Przeszkadza im hałas, przeszkadza im treść tego, co my mówimy, co my krzyczymy właściwie, ale hałas motorów, czy... Tam są takie restauracje, gdzie jest bardzo głośna czasami muzyka. Muzyka głośniejsza niż my tutaj. To ludziom nie przeszkadza, więc podejrzewam, że bardziej przeszkadza im treść. I to jest bardzo smutne. Jak pani myśli, czy te słowa, które tutaj są emitowane, w ogóle trafiają do osób pracujących w TVP, czy mogą coś zmienić w ich postawie? Denerwujemy ich, to prawda, bo już nieraz mieliśmy tego dowody. Jak my zaczynamy, trach, trach, wszystkie okna się zamykają natychmiast, jeżeli to jest lato, no bo zimą to są zamknięte. Czasami wychodzą i jakieś pod naszym adresem takie, no może nie inwektywy, ale
jakieś bardzo negatywne wypowiedzi. A poza tym to, że właśnie przysyłają nam czasami prowokatorów. To się rzadko zdarzało, ale bywały takie, że... No, co robili ci prowokatorzy? No, żeby sprowokować zajście jakieś. Denerwowali nas, prowokowali jakimiś czy słowami, czy uczynkami. My mamy, że tak powiem, od naszego organizatora przykazane, że mamy nie dać się wciągać w żadne słowne przepychanki, a nie daj Boże jeszcze fizyczne. A w jaki sposób rozpoznaliście, że to byli prowokatorzy? Proszę pana, ja nie wiem, czy to byli, tylko my przypuszczamy, no bo człowiek, który przychodzi tutaj zupełnie bezinteresownie i zaczepia nas, no to tak mnie się wydaje, że to może można nazwać prowokacją. A czy ktoś mu za to, czy to jest na czyjeś zlecenie, czy to jest spontaniczne, to ja nie wiem. Dziękuję bardzo. Chciałaby się pani przedstawić? Anna Wiktoria na Facebooku Rycombel. Dziękuję. Widzimy, że ludzie ustawili się wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej, popularnego miejsca z ogródkami barowymi, jak państwo widzą. Ustawę o cenzurze. Nie można pozwolić na to, żeby społeczeństwo miało wiedzieć, że wykłamiemy. Nie można pozwolić na to, żeby społeczeństwo miało wiedzieć, że wykłamiemy. Nie można pozwolić na to, żeby społeczeństwo miało wiedzieć, że wykłamiemy. Nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Cytat z Jarosława Kaczyńskiego. To, co najbardziej chcę dzisiaj w tym fałszowaniu najważniejszych wartości, najważniejszych kur, uderza na świata łatwość przekształcania takiego nie zawsze zauważalnego wartości podstawowych słów, tego, co one naprawdę znaczą. Thank you.
funkcjonariusze, którzy przyglądają się menu jednej z restauracji. Rozumiem, że protest nie budzi jakichś wątpliwości co do bezpieczeństwa. Ludzie już się między sobą zaczynają żegnać. Zostańmy jeszcze chwilę, póki trwają tutaj jednak. Protestacyjne działania. Jest tutaj kilkadziesiąt osób, myślę, że mniej niż 50, natomiast ten hałas jest zdecydowanie potężny. Jaka jest Azja, każdy widzi. Ale czy na pewno? Blanka Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata. Nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje. Czasem odczytuje przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek terra bardziej cognita. Każdy wtorek od 19:00. Wracamy. To już nie Maciej Piasecki z placu, z placu Powstańców w Warszawie. Ale też z Placu Powstańców. Ale też z Placu Powstańców przyszedł redaktor Krajewski z nami. Andrzej. Andrzej na dodatek, tak. No i tak, pikieta tysięczna pikieta. Nie udaję, że byłem na wszystkich, byłem na kilku, ale jestem pod wielkim wrażeniem, dlatego byłem na tysięcznej. No wiesz, wielki szacunek dla tych, którzy ogromny. Tysięczną to przeszli. Bez żadnych uśmiechów, na super poważnie. Wiesz, dla mnie, przepraszam, nawet nie zadałeś pytania, a ja już gadam. Bardzo dobrze. To tacy goście są najlepsi, słuchaj. Dlaczego tak rzadko zapraszasz? To będę częściej. Dobrze, o widzisz. Dobrze, poważnie. Bo chciałem poważnie powiedzieć. Wytrwałość jest dla mnie jedną z najważniejszych cech w życiu. Dlatego, że to nieprawda, wszyscy wiemy to. I wszystko nam się udaje. Powiedziałbym nawet, no może nie wszystko, że wszystko nam się nie udaje, ale udaje nam się niewiele. Ale wytrwałość, czyli powtarzanie, czyli próbowanie, czyli trzymanie się swego jest jedną z najważniejszych cech w życiu i bardzo rzadką w Polsce. Słomiany zapał to jest cecha Polaków, prawda? Rozpalamy się. I słomiany zapał. Tak, tak, tak. Ja zresztą pamiętam to z takiego bardzo ładnego, no bo o mediach, lubię mówić o mediach, mam w życiorysie trochę mediów i pamiętam Ekspres Wieczorny, lata 70. Towarzysze z Wydziału Pracy mieli, prasy KCPZPR mieli wspaniały pomysł. Szedł tam redaktor naczelny, zastępca, kierownik działu, dowiadywali się o wspaniałym pomyśle, przychodzili i mówili, no koledzy, nie ma co, trzeba zrobić, towarzysze wymagają. Myśmy tak siedzieli, prawda, mówili, no trzeba zrobić. No i coś tam się robiło. Na szczęście za tydzień, dwa, towarzysze mieli nowy, wspaniały pomysł. O tamtym już zapominali i chwalić Boga. Dzięki temu dawało się przeżyć. Ale widzisz, konsekwencja. Konsekwentni są nie tylko protestujący, ale konsekwentne jest też niestety TVP. Tak, konsekwentne to jest w propagandzie, w szczuciu, w tym wiesz, jadzie. Ja bym nawet powiedział, że jest coraz bardziej konsekwentna. I myślę sobie, jak to będzie za rok mniej więcej, prawda? Bo mniej więcej za rok będziemy mieli może nie początek, ale no taką rozpędówkę
przedwakacyjną i wakacyjną do czasów wyborczych. Tak, tak, to tu uprzedzasz swoją narracją, ale to dlatego, że jesteś po prostu bardziej doświadczonym redaktorem niż ja. Uprzedzasz to, co miałem cię zapytać, a mianowicie... Ale nie umawialiśmy się. Nie umawialiśmy. Tak, zawsze. To także państwo. Tak. Miałem cię zapytać, wiesz, o kwestię tego skandalu związanego ze zmianą. Nie do końca nawet rozumiem, o co chodzi. Znaczy, chodzi standardu ci o nadawania. To, tak, tak, standardu tak, nadawania to, nazwy nie wiem. Nie, słuchaj, to jesteś normalny. Nikt tego nie rozumie specjalnie. Trzeba być mieć ścisły techniczny umysł. Bo to już mi tam jakieś są literki. Tak, jakieś są literki, jakieś są standardy takie. My się tym nie zajmujemy, no my jesteśmy, prawda, to coraz odbiorcami. Lepiej nas pokazuje, tak, coraz starsi jesteśmy, coraz lepiej zmarszczki widać, no i właśnie to o to chodzi, prawda? Mm-hmm. I taka kolejny etap w pokazywaniu zmarszczek, prawda, tak. Nadszedł i wszystkie telewizje musiały się przestawić na to, żeby być bardziej 4K, 8K, no tak już super, hiper. QLED, OLED i tak dalej. Tak, co? Mm-hmm. Co powoduje, że nie wszystkie odbiorniki telewizyjne łapią te tam 4K i tak dalej. To znaczy, jeżeli masz odbiornik, który, jeżeli odbierasz z kabla, że tak powiem, to wszystko jest w porządku. Nie wiem, jak jest z satelitą, ale chyba też jest wszystko w porządku. Natomiast, jeżeli odbierasz z tradycyjnej anteny telewizyjnej, pamiętasz, takie były piękne anteny. Właśnie. One poznikały. Ale gdzie niegdzie są, ale bo one są teraz, mogą być mniejsze, mogą być w postaci takich patyczków, wiesz, to jest. Otóż jeżeli masz taki telewizor i taką antenę, a bardzo wiele osób starszych, biedniejszych, w miejscowościach bardziej oddalonych od centrów Polski, od centrum Polski, od większych miast, takie właśnie odbiorniki anteny posiada, to na tej zmianie u nich by się kasza pokazała na ekranie. Mm-hmm. Więc minister, to chyba wymyślił minister spraw wewnętrznych. Tak, MSWiA. Tak, wymyślił sobie, że no, i tu już żadne żarty, mamy wojnę za wschodnią granicą, sytuacja jest poważna, w związku z tym, no gdyby, jakby co, to nie może być tak, że oni będą odcięci od jakichś informacji, które w związku z tą wojną trzeba byłoby przekazywać. W związku z tym, zarządził, że Telewizja Polska może pozostać w tym starym standardzie jeszcze do końca 2023 roku, po to, żeby te informacje mogła przekazywać, te takie ważne, te komunikaty, co to tam, kryj się, lotnik, no nie daj Bóg odpukać, prawda, na wszelki wypadek. Czyli czemu cię o to pytam? To mi już śmierdzi przed nie tylko tobie, do wyboru. Nie tylko tobie. Zakładam, że nie jestem odkrywczy w tym temacie. Tak, dlatego że ci, którzy na tym się znają, mówią hola, hola. To wywoła co najmniej dwa skutki. Pierwszy skutek będzie taki, że ci komercyjni nadawcy, którzy muszą ponieść koszty przeniesienia się na ten wyższy poziom techniczny, bo to darmo nie jest, to oczywiście wymaga jakichś urządzeń u nich nadawczych, więc muszą ponieść te koszty, a Telewizja Polska nie musi, teraz będzie mogła to zrobić później. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, oni tracą iluś odbiorców. Bo dotychczas ci odbiorcy mogli również odbierać TVN, Polsat, no i tam inne stacje, które, jasne, prawda, musiały przejść na ten nowy standard. W tej chwili nie będą mogli odbierać. Czyli zostaną z punktu widzenia komercji, zabrane im zostaną programy, z punktu widzenia TVP idealnie, bo będą skazani już zupełnie. W zasadzie TVP stanie się takim telewizyjnym kołchoźnikiem. Nie wiem, czy pamiętasz, a nie wiem, czy widzowie w ogóle pamiętają, co to były kołchoźniki. A to wyjaśnię. Reset bawi, reset uczy, parafrazując tak pewne powiedzenie. Otóż. Kołchoźniki to były takie małe skrzyneczki radiowe, które wieszało się na wsi, bądź to u sołtysa, bądź na rozstajach i tam był kabelek dochodził i tylko jeden program można było słuchać. Lata 50. Kołchoźnik. No i to jest ten wzór. Co prawda już nie tylko u sołtysa, ale tylko TVP. No, TVP Info, TVP 2. I 8K, słuchaj, niedługo. No zdaje się, że to niedługo. No ale to na razie może troszkę mrugać, ale za to będzie jedyne. Więc
jeżeli się ogląda, tak jak ja, wiadomości telewizyjne, a niekiedy patrzy na TVP Info, to się widzi, ja że... Cię podziwiam za tą konsekwencję. Wyobraź sobie, że na tym spotkaniu, na którym byłem, kilkoro osób rzeczywiście mi dziękowało też. Było mi przyjemne. Robisz to, żebyśmy my nie musieli tego robić. Słuchaj, to się nazywa szczepionka. Czy jesteś immunem? Jakbyś miał być... Można wiesz, tak powiedzieć. Superbohaterem, to jesteś immunem na TVP. Można tak powiedzieć, ale wiesz, no, ja też się zużywam, trochę ostatnio odpuściłem, bo po prostu i gorąco, no i trochę byłem w rozjazdach, i zmieniałem formułę. Ostatnio robiłem takie tygodniowe przeglądy, bo wydało mi się, że to będzie rozsądniejsze. Wychodziło to samo, to znaczy po prostu to samo. Natomiast zauważyłem pewnie wyprzedzę kolejne twoje pytanie niestety. Zauważyłem kolejną zmianę w telewizji. Otóż dotychczas było tak, że Jacek Kurski był pokazywany raczej pod koniec programu, pod koniec wiadomości, no a to tam. W sporcie się przewinął, a to w jakimś festiwalu, prawda, i tak dalej. Teraz on wędruje do przodu. Już w pierwszych newsach się pokazuje, bo jakąś ważną rolę spełnia, nagrodę wręcza. Także jest taka autopromocja wślizgowa, bym powiedział. Wślizguje się coraz wyżej. O, tak bym powiedział. Ciekawe, kiedy będą się od niego wiadomości zaczynały. Myślę, że przyjdzie taki moment. Myślisz? Obstawiasz? Tak, ja obstawiam, że on będzie jeszcze na takim stanowisku, że od niego się zaczną, chyba że się wszystko posypie, co daj Panie Boże, i wtedy, no i wtedy to już inni się zajmą. Redaktorze, jakie przemyślenia po tysięcznej pikiecie, na której byłeś dzisiaj? Słuchaj, to z tą tysięczną pikietą to tak wiesz, bo to ma też inne znaczenie, więc ja bym wolał tak nie pikietować za bardzo. No ale tysięczna masz taką nalepkę, nalepkę na klacie, jest dobrze. Trzymam się, co przeczytałem. Dobrze. No, jak człowiek, no, to tylko mój wnuk twierdzi, że on na lato zapomina czytania, a tak to normalnie czyta w ciągu roku. Tak było w zeszłym, ale nie, zdał bardzo dobrze. Matematyka na 96, więc naprawdę wspaniale. To w ogóle jest mistrzem świata. Ja zdałem na 50 parę %. No wiesz, no ale dlatego tu jesteś, a on pewnie będzie jakiś inżynier, jakiś pewnie coś takiego. Tak. Dobrze, wracając do tysięcznej dobrze dla niego, pikiety. Tylko wspomnę, dobrze dla niego. Pewnie tak. Biorąc pod uwagę, że 15% inflacja, to się jeszcze... To bardzo dobrze dla niego. Tak. Więc wracając do tysięcznej pikiety. Ja bym powiedział tak, no, na początku więcej było policji niż uczestników, potem proporcje nieco się przechyliły na korzyść uczestników, myślę, że było około 100 osób może gdzieś tak. Były znane twarze, ci, którzy tam zawsze bywają i to jest właśnie dowód tej wytrwałości, dlatego że tak naprawdę chodzi tam 4-5 osób, tworzą ten trzon, to co tam... Te 1000 razy, no a dochodzi, bo może ze 20-30 okazjonalnie, prawda, pojawia się. No i ci okazjonalni pojawili się tam. Byli, no to właściwie było takie spotkanie w miłym gronie. Pokazywaliście, więc ja nie będę opisywał. No te dowcipy może nie były wyszukane, ale no nie czarujmy się, propaganda telewizji jest dokładnie na tym kibelkowym poziomie. Który tam to newsroom. Właśnie to newsroom. Tak. Więc ponieważ to mniej więcej tak wygląda, to no, może nie byłem zachwycony, ale też uważałem, że dobrze się dostosowali do poziomu. Bo to trzeba właśnie tak, poziom debaty tak, dostosować. Tak, poziom debaty był mniej więcej ten i tam bohaterowie byli wyklejeni na tym newsroomie, prawda? No, wszystko to było dowcipne. Fajne, bardzo mi się podobało takie spryskiwanie wodą, jakby ktoś się podniecił, zaczął wołać Jarosław, prawda, albo coś takiego, to od razu odkażanie i już człowiek wracał do stanu normalności. I tu jest pytanie, którego pewnie się spodziewałeś, wszyscy się pewnie dzisiaj spodziewaliśmy. Przeglądałem trochę statystyk, to teraz się pewnie domyślasz, o co chodzi. Przeglądałem trochę artykułów naszych takich branżowych, wiesz, presy, wirtualne, media i tak dalej. Jak to jest, że ta doskonale zresztą pokazana podczas protestu siermiężna propaganda z niebieskiego newsroomu cały czas oscyluje, mówię o wiadomościach, tak? Cały czas oscyluje
na topie zresztą polsatowskich, TVN-owskich i innych, innych wydań po prostu wiadomości. Czy studiując sprawdziłeś również przekrój wiekowy odbiorców? Przytaczałem tutaj przekrój wiekowy odbiorców. No i wiadomo, im ktoś starszy, tym więcej ogląda telewizji. Tak? Święta godzina 19.30. Takie powiedzenie, że o 17.00 odjeżdża Teleekspres, a osobowy o 19.30. Teleekspres jakieś triumfy w ogóle świecił, słuchaj. No, ostatnio. Tak, jako, może. Jako najpopularniejszy dziennik telewizyjny. Tak, tak, powiedzmy. Nie oglądam, nie chcę się wypowiadać. On był zawsze w troszkę innej formule, ale jeśli obejrzałem parę razy przypadkowo, to nie czarujmy się, nie ma różnicy. To znaczy, wiadomo, przekaz jest dokładnie tak samo, merytoryczny, formalny, może być troszkę lepszy, bardziej tak jak zawsze był właśnie, taki pośpieszny, prawda, Teleekspres. Tutaj jest osobowy. Więc przyzwyczajenie to raz. Drugi raz, wiesz, jest też coś takiego, że ludzie lubią słyszeć to, co im odpowiada. Zauważ, że jeżeli się z kolei popatrzy na to, na kogo głosują odbiorcy wiadomości, to oczywiście głosujących na PiS jest wśród nich najczęściej. I oni siadają o tej 19.30 i dostają zestaw informacji, który odpowiada ich widzeniu świata, ich problemom, który jest zgodny z tym, jak widzą. To znaczy zgodny ostatnio nie do końca. Tu jest pewien promyk nadziei. Otóż jeżeli podaje się informacje o tym, że niesłychanie wzrosły paliwa na zachodzie i bardzo trudno jest napełnić bak, prawda, w krajach zachodniej Europy. I potem się tak chyłkiem mówi, że no, mam 30 groszy mniej, prawda, już nie 8,80, tylko 8,50 na stacjach Orlenu. To myślę, że oni mają lekki excuse ławku. No bo nie czarujmy się, 19.30, 19.30, ale jak trzeba, żeby napełnić bak, wyjąć nie 250, a 350, a to są tego typu różnice, to się czuje. No a potem się idzie do warzywniaka, prawda, i spotyka się czereśnie po jakichś absurdalnych cenach, już nie, ale na początku były, no i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, prawda? Musisz częściej do nas wpadać, bo tu za rogiem są naprawdę dobre i tanie czereśnie. Jak na obecne ceny. Jak na obecne ceny. A te truskawki, bo bardzo lubię truskawki. Ostatnio nie mieli, więc nie wiem. Ale też u mnie na Mokotowie świetne dzisiaj kupiłem. Ale ja w Zagłębie truskawkowe dzisiaj wieczorem jadę, więc mogę ci przywieźć, słuchaj, na poniedziałek. Takie, poniedziałek, wiesz, jestem już w Amsterdamie. O, no to widzisz. To następnym razem, jak przyjdziesz, może jeszcze będą truskawki. Dobrze. O czym jeszcze mówimy? O czym jeszcze mówiłeś? O przyzwyczajeniach. Przypomniała mi się, to muszę ci tę anegdotę opowiedzieć. Nie wiem, państwu może już nawet opowiadałem. Ale może jacyś państwo nowi się pojawili, wiesz, to wysłuchają tak, z przyjemnością. Tak, myślę, że tak. Ale mamy na jakieś pytania, to zaraz zerkniemy. Ale słuchaj, a propos tego, wiesz, że odbiorcy ci od 19.30, co zawsze oglądają wiadomości i tak dalej. Przypomina mi się taka scena w zimę, to chyba było w zeszłym roku, nieistotne, w każdym razie była zima i był o dziwo śnieg. O, to rzadkość. W Polsce, wiesz, u nas, tak. I to była ta sławetna sytuacja, że wziął Trzaskowski, gdzieś pojechał i nagle pada śnieg i jest skandal w Warszawie, w ogóle wszystko. I słuchaj, ja to widziałem od trochę innej perspektywy, ponieważ siedziałem w kuchni przy oknie i mam naprzeciwko drugi blok. No i widzę, że tam dziecko na drugim piętrze w ogóle ten śnieg kręci z rozdziawioną gębą, no bo na oko 8-9 lat. To może więc, w życiu nie widziało więc śniegu mogło nie w Warszawie. W Warszawie, tak, śniegu. Gdzieś tam jeszcze ludzie stoją, wiesz, wyglądają i wszyscy patrzą na świat, wiesz. W tych oknach wyglądają, bo jej śniegu dawno nie było, a pani na parterze z bloku naprzeciwko. Taki telewizor. Ogromny, bo ja widzę, kiedy Jarek Jakimowicz ma problem, tak? Co już trochę zaspoilerowałem, już się pewnie państwo spodziewacie, co będzie dalej. A więc oczywiście patrzę. Wiadomo, jak to w tradycyjnym polskim domu, tu jest okno, telewizor jest tu, więc pani siedzi tak, ogląda telewizję,
I oczywiście leci, że kataklizm w Warszawie. Wszyscy wyglądają przez okno. Gdzie ten kataklizm? A ona patrzy na kataklizm, który jest. I ona wie lepiej. I ona już swoje wie. Tak. Tak mi się skojarzyło, wiesz, to co ładne, mówisz. Ładne. Bardzo takie poetyckie, wiesz, jak tak sobie zdałem sprawę, wiesz, to dziecko, ten, starsza pani, patrząca się w telewizor, stwierdziłem, że jest to rzeczywiście dosyć poetyckie. No ale cóż, to jest jakiś jeden ze szczegółów, ale czekaj, zobaczmy, czy ktoś sobie coś chce wiedzieć. Tak, czy ktoś coś chce wiedzieć. I czy jesteśmy w stanie sprostać. Robert pisze, a co panowie ze starym dobrym powiedzeniem? DT, codzienna dawka trucizny, choć może dlatego zmienili na wiadomości. A codzienna dawka trujących wiadomości. Czyli DTW, CDTW. CDTW, tak. O, proszę bardzo, Janusz pisze, Polska Press zmieniła dziennik Koszalina na Puls i w pierwszym numerze potężny artykuł o sukcesach Orlenu. Można. Tutaj mamy emotikonę zalaną łzami, ale słuchaj, właśnie, bo nie miałem okazji chyba cię ostatnio spytać. Naprawdę musimy się częściej widywać po prostu. Ja już nawet pamiętam drogę. Tak, ostatnio to była nie ta klatka. To pracuję nad tym. Pracuję nad tym, już mam lepsze instrukcje dotarcia, wiesz, że za parkingiem rowerowym tak, i tak dalej. Tak jak patrzysz, co się dzieje z Polska Press, to co sobie myślisz? Jak tak, wiesz, bo minęło już tyle czasu, że możemy jakoś to wszystko chyba z jakiegoś dystansu obejrzeć. Ja ci powiem, wydaje mi się, że tak. No, myśmy mieli próbkę tego rok temu w Rzeszowie, wybory. Jak może pamiętasz, może państwo też pamiętacie, niespodziewanie kandydat opozycji wygrał w pierwszej turze, ale myśmy robili jako Towarzystwo Dziennikarskie wtedy obserwacje no, wiadomości, ale również lokalnego dziennika, ale także, to się nazywa chyba Nowości, Gazeta Codzienna Nowości w Toruniu. Nie w Toruniu, w Rzeszowie. A, w Rzeszowie. Tak, bo to w Rzeszowie były wybory. I mieliśmy porównanie, to lokalni dziennikarze robili, w związku z tym było porównanie, jak to było 4 lata temu, tam był ten prezydent, który przez wiele lat, przez kilka kadencji był, jak wyglądało pokrycie kampanii wyborczej wtedy, jak wyglądało teraz. No więc teraz na 2-3 dni przed końcem kampanii był wielki wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, w którym no, taki tytuł przeszedł do historii, bo tytuł był mniej więcej taki, chcielibyśmy, żeby w całym kraju było jak w Rzeszowie. W Rzeszowie wygrał kandydat opozycji, więc rypnęła się redakcja lekko, a to no, oczywiście naczelny. Lekki kwasik naczelny to robił. No poza tym tam taka pani wojewoda była konkurentką zwycięzcy. No i panią wojewodę oczywiście szeroko pokazywano na pierwszej stronie, miała zdjęcia, myśmy porównywali, pokazywano wszystkich kandydatów, ale pani wojewoda była ewidentnie, w miejscu była ewidentnie pokazywana. I ja myślę, że cała ta operacja orlenowska, jeśli chodzi o prasę regionalną, będzie dokładnie w ten sposób wyglądała. Orlen ma dość pieniędzy, żeby nie wyrzucać specjalnie ludzi. Tam wymieniono iluś naczelnych, ale to też tak stopniowo. Ludzie dostali nawet większe pieniądze, więc masowo nie odchodzą z tych gazet. Nie są podobno jakoś przesadnie przyciskani, ale czekamy na wybory. I wtedy to będą lokalne wydania wiadomości telewizyjnych. Ma być tak, jak ma być. Koniec, kropka. I tak jak mówię, w Rzeszowie była rozbiegówka i ta rozbiegówka, jeśli chodzi o media, wyparła bardzo dobrze. No, a okazało się, że o wiele lepiej wypadła, jeśli chodzi o kandydata opozycji, bo wygrał. I Rzeszów, druga stolica Polski w tej chwili, bo byłem tam na granicy, to nie ma tak dobrze chronionego lotniska jak lotnisko Jasionka pod Rzeszowem. Baterie patriotów w hotelach amerykańscy generałowie, to jest w ogóle militarna stolica Polski. O, pani Konrad Fiołek, który jest tam prezydentem miasta,
słusznie szczyci się osiągnięciami. Pani Agnieszka pisze, w Rzeszowie są orlenowskie nowiny i niezależne super nowości. A, no to były te nowiny w takim razie, tak. To były te nowiny, no orlenowska. Bo wiesz, jak usłyszałem nowości, to pomyślałem, to są nowości toruńskie. Były nowości toruńskie i było coś jeszcze bydgoskiego, ale nie pamiętam, Pomorska była. Pomorska, w ogóle ilustrowany Kurier Polski był w Bydgoszczu w bardzo dawnych czasach, to ty jeszcze do przedszkola chodziłeś. Tak. Wiesz dlaczego Bydgoszczu? Przypomnij. No, to PO, historia PO, minister finansów, niejaki Rostowski, dżentelmen z Londynu, kandydował z Bydgoszczu. Nawet się tam zameldował, wynajął jakieś mieszkanie i mówił, że jest z Bydgoszczu. I tak żeśmy go zapamiętali. Żeby nie było, że walimy tylko w PiS. Charlie pisze, na Orlenie waha zawsze około 20 groszy droższa, a teraz wielka kampania i wielkie artykuły sponsorowane, że Orlen promocję zrobił. Żałosne, mówi Charlie. Nie będziemy się kłócić. Czy te prasy się da jeszcze uratować? Myślisz, że jak wiesz, przyjdzie nowa ekipa, to nie skorzysta z tego, że to jest kupione przez Orlen? Ja ci powiem. To nie wiem, bo no co, no odkupić to od Orlenu? No ale to będą chcieli pewnie przejąć Orlen. No, to jest problem ze spółkami Skarbu Państwa, że one po prostu przechodzą od ekipy do ekipy. No przecież dlaczego Orlen tak strasznie chce zeżreć ten Lotos? Dlatego, że tam w województwie pomorskim, przy mieście Gdańsku, które jest opozycyjne, tam oczywiście mnóstwo ludzi z opozycji też jakoś było umiejscowionych. A poza tym to zasilało województwo, miasto, które jest opozycyjne. Podatki z Lotosu tam szły. Jak to będzie jeden organizm, to te podatki będą szły gdzie indziej. No, no przecież cały problem z wielkimi koncernami państwowymi polega na tym, że to są wspaniałe miejsca do umieszczania ludzi, do dojenia pieniędzy na różnego rodzaju rzeczy. I akurat kupienie, przecież no dlaczego Neue Passauer Press sprzedał te gazety regionalne? Dlatego, że one przynosiły naprawdę niewielkie zyski. To naprawdę nie był żaden ogromny interes. I dla Orlenu to też nie jest żaden doskonały interes. To była wyłącznie polityczna transakcja. I Obajtek nawet tego nie ukrywał specjalnie. On tam obajał o takich, no, że tam ci prenumeratorzy, że tam 15 milionów będzie miał adresów, prawda, do których będzie można bezpośrednio docierać i tak dalej, i tak dalej. A cóż, a z czymże to Orlen ma bezpośrednio docierać? Przecież Orlen ma klientów na stacjach, ma najlepsze dojście do klientów, jakie można sobie wyobrazić. Sieć kiosków już tak, jest. No. Więc to są bajania. Oczywiście, że te adresy mogą się przydać, ale właśnie politycznie. Wtedy, kiedy będzie można kierować do tych ludzi odpowiednie przekazy w okresie wyborczym. To jest cała nauka. Są wzorce amerykańskie, bardzo interesujące, brytyjskie i nie mam żadnych wątpliwości, że PiS będzie z tego korzystał. No ale to nie dlatego, że Orlenowi to się opłaca, ponieważ lepiej mu biznes będzie szedł. Guzik prawda. Wracamy do Państwa za chwilę.
Porówno. Karolina Rogaska rozmawia z zaproszonymi gośćmi i gościniami o równości. Dlaczego jej brakuje? Kto o nią walczy? Jak się w tym boju wspierać? To pytania, na które prowadząca będzie poszukiwać odpowiedzi. Ale jak porówno, to porówno, więc widzki i widzowie również tworzą program. Wspólnie debatujemy i porówno dzielimy się tym, co nam leży w głowach, sercach i na wątrobach. Audycja we wtorki o 21:00 w Resecie Obywatelskim.
Program Nieco Jaśniej w Resecie Obywatelskim. Naszym gościem jest redaktor Andrzej Krajewski i rozmawiamy, jak to bywa z redaktorem Krajewskim, o mediach. Słuchaj, puścimy teraz Państwu slajd, który się znalazł, bo nam się zgubił, jak nadawaliśmy na żywo. Możesz go nawet na cały ekran wpuścić, Maciek, żeby Państwo widzieli. CBOS przeprowadził badanie dotyczące mediów, a dokładniej zaufania. Nazywa się to badanie Wiarygodność mediów. I było ono przeprowadzone 3 lata temu, panie redaktorze. Tak, ale nic świeższego nie znalazłem. Ale to nie jest źle, że ono jest sprzed 3 lat. Zadano pytanie, jak określiłaby pani nastawienie polityczne programów informacyjnych i publicystycznych? No i tutaj mamy odpowiedzi osób oglądających programy telewizyjne i publicystyczne danych stacji telewizyjnych. Pytanie brzmiało, czy zwykle sprzyjają one rządowi i partii rządzącej, sprzyjają one opozycji, są bezstronne albo trudno powiedzieć. I odpowiednie kolory na ekranie odpowiadają tym odpowiedziom. Czerwony partia rządząca, opozycja żółty, bezstronne zielony, trudno powiedzieć szarzyzna. I mamy patrzymy, tutaj... Tak. Telewizję publiczną od 2006 do 2019, czyli kilkanaście lat, 13 dokładnie. No i można powiedzieć tak, że 2006 to jeszcze był pierwszy PiS i to było tylko 27, no a drugi PiS 17-19, 64-66. To jest ponad 2 razy więcej. Tak, ale więc zauważ, widać, jak się rozwinęli. Ale zauważ, tak. Bo chciałem to zaznaczyć. Tak, że jak patrzymy na TVN i TVN24, to mamy sytuację analogiczną, tylko a propos sprzyjania opozycji. Ten odsetek sprzyjania opozycji jest bardzo mocny, oprócz 2012 roku. Ale tam się coś ciekawego dzieje. Coś ciekawego się dzieje. W 2012 to jest w tej drugiej części drugi poziom, bo sprzyjali w 2012 32% na Tuska, można powiedzieć, prawda? 4% na opozycję, no czyli na Kaczora, nazwijmy to w ten sposób. Nie, opozycji, tak. Bezstronne 45%, najbardziej wyważone. Tak. I teraz w 17 mamy odwrotkę, no oczywiście, prawda? Bo jest 5,3 tylko, no czyli właściwie w granicach błędu statystycznego, że sprzyjają partii rządzącej, PiS-owi, natomiast 44-54 sprzyjają opozycji. Bezstronność się zmniejsza, czyli jakby największa bezstronność była w 2012 roku w odbiorze no, pytanych. To rzeczywiście jest ciekawe. No i potem mamy Polsat i Polsat News, który ogólnie jest uważany za bezstronny przez respondentki i respondentów. No zobacz, że Polsat News i Polsat to jest jedyny nadawca, który miał w 2019 roku wskaźnik 50% bezstronności, bardzo wysoki. TVN miał 56 więcej w 2006. W 2006 Polsat News 53, czyli najwyższy wskaźnik bezstronności jednak był w TVN 24 i TVN, natomiast no ostatnio to najwięcej miało 50% w Polsat News. Wiesz co, wydaje mi się, że ta bezstronność Polsat News myśmy obserwowali w kilku obserwacjach przedwyborczych, również Polsat News. I oni osiągają to w bardzo prosty sposób. To jest w ogóle pytanie jeszcze, zanim zaczniesz odpowiadać, to je zadam. Czy ty się w ogóle zgadzasz, bo to są odczucia tak naprawdę, z odczuciami respondentów. Czy ty to zauważyłeś? Wiesz, ja ci powiem, ja nie mam takiego zwyczaju, że jak ludzie mówią coś, co mi się nie podoba, to ja chcę wymieniać ludzi. No, ja zakładam, że to jest uczciwe badanie. Oczywiście to jest CBOS. CBOS zawsze sprzyja trochę partii rządzącej, ale z drugiej strony to jest placówka też o ogromnym
dorobku, doświadczeniu i to nie jest zupełnie skręcone. Czyli ja jakby tego nie biorę pod uwagę. Ja uważam, że to jest wiarygodne badanie. Mhm. Zastanawiam się, co z tego wynika. I właśnie, jeśli chodzi o Polsat, to mam taki wniosek pochodzący z tych obserwacji, które robiliśmy przed wyborami, nie tylko TVP i TVP Info, ale również Polsatu i TVN-u. Otóż w Polsacie oni starają się uciekać od polityki. To znaczy, to jest tak, że to mi przypomina trochę Ekspres Wieczorny, w którym pracowałem w latach słusznie minionych, prawda, kiedy ten Ekspres był popularną gazetą i było wiadomo, że trzeba oddać no, jakąś część, no ta pierwsza strona tej partii trzeba tam, prawda, a potem mogliśmy sobie coś tam. I takie ciekawochy, i kryminałki, i jakieś rzeczy tam ze świata i tak dalej, można było poszaleć. I ja widzę w redagowaniu wiadomości w Polsacie podobną rzecz. No musimy odwalić pewne rzeczy takie, prawda, no wiadomo, szef tutaj ma interesy nie tylko w mediach, ale i gdzie indziej, no trzeba to rozumieć, ale jak najwięcej Michałów, jak najwięcej takich ludzkich problemów, no żeby to się ludziom, żeby to chwytało, żeby to się oglądało i myślę, że to jest wyjaśnienie tego, tego zielonego koloru, który tak mocno wychodzi w Polsacie. Właśnie Piotr na naszym czacie komentuje, Polsat? Dziwne, ale też jeszcze wytłumacz Państwu, czym są tak zwane, bo to jest jednak trochę określenie branżowe, czym są te Michały? Tak zwane Michałki, tak? Michały, Michałki. No wiesz, Michały to jest to wszystko, co no dzisiaj będą, wszystkie Michały będą o no 34 stopnie, upał, prawda? Słoniątko się urodziło. No tak, no coś się, prawda? No to są Michały, czyli fajne wiadomości, które są rozrywkowe, miło się na to patrzy, nie wnosi to niczego nowego. No wiesz, w Ekspresie Wieczornym, o którym tak wspominam, był taki standard... Taki standardowy Michał Zimą. To była rozebrana pani w bikini z podpisem A w Australii lato. To jest Michał Protoplasta. No to jest naprawdę. No, masz rację, że to są czasy słusznie minione w pewnym sensie. No tak, teraz możemy znacznie więcej zobaczyć. Tak. Andrzeju, to jeszcze takie pytanie. Jakie są, żeby jakby odklejmy się już od tego TVP, od telewizji, porozmawiajmy sobie o tym, jakie w ogóle są bolączki mediów w tym momencie. No wiesz, no zupełnie poważnie, bolączki mediów są takie, że nie ma forsy. Przede wszystkim. To internet rozwalił tak rynek medialny, że uratowanie się w papierze, uratowanie się w dotychczasowej jakości jest w zasadzie niemożliwe. Trzeba rezygnować. Tak naprawdę płace dziennikarzy no, jadą w dół. Byłem ostatnio na Izmirze na Kongresie Europejskiej Federacji Dziennikarzy. Jadę w przyszłym tygodniu na takie spotkanie, które pokongresowe można powiedzieć. No i oczywiście tam się mówiło przede wszystkim o wojnie w Ukrainie, prawda, o sytuacji dziennikarzy ukraińskich, mediów ukraińskich, dziennikarzy rosyjskich, którzy nie chcą popierać Putina, którzy emigrują, którzy ewentualnie coś tam jeszcze próbują zrobić w Rosji, ale to jest niesłychanie trudne, ale mówiło się też bardziej generalnie, no po prostu o tym, że jeżeli dalej będzie tak jak jest, to znaczy jeżeli nadal media będą absolutnie niezależne od jakichkolwiek dotacji państwowych, albo no, są fundacje, które dotują, media są jednym z trzech filarów demokracji. Żeby głosować, musisz coś wiedzieć o tym świecie, prawda? Są ludzie, którzy idą do głosowania i no, patrzą, moja mama pytała mnie, jak ma głosować i ja jej mówiłem. No, są ludzie, którzy po prostu wierzą znajomym, przyjaciołom, rodzinie i tak dalej. No, ale jednak jest duża część wyborców, którzy chcą być świadomi i skądś muszą czerpać wiedzę. Oglądają.
telewizję, szperają po internecie, słuchają nas na przykład, czy oglądają, próbują sobie wyrobić zdanie. I jeżeli te media nie będą im dostarczały informacji, tylko będą im dostarczały propagandy, jak w czyimkolwiek interesie, to już nie jest takie ważne. Na ogół jest to interes władzy, ale może być to też, to się tak ładnie mówi, interes wielkiego kapitału, prawda? Te interesy też się przekładają, nie czarujmy się, one istnieją. No to ci ludzie po prostu będą, nie są w stanie samodzielnie wyrobić sobie en masse, oczywiście jednostki są w stanie, ale większość nie jest w stanie sobie wyrobić odpowiedzialnego zdania na temat tego, jak głosować. Ja dosłownie wczoraj słyszałem bardzo ciekawą audycję w radiu, którego nie wymienię, bo mi nie wypada, to nie było na tutejsze radio, o takiej trzeciej izbie parlamentu w Irlandii, która składa się ze zwyczajnych obywateli, wylosowanych, którzy to obywatele mają możliwość zapoznania się, takiego głębszego zapoznania się ze sprawami, co do których trzeba podejmować decyzje, pozostałe izby podejmują. Oni sobie wyrabiają zdanie, głosują i wynik tego głosowania przekazywany jest pozostałym dwóm izbom. Oni nie muszą się tym kierować, ale mogą. To jest bardzo ciekawe, bo to nawiązuje do praktyki demosu, czyli ludzi, którzy w starożytnej Grecji wszyscy decydowali albo wylosowani przedstawiciele podejmowali ważne decyzje. To jest bardzo ciekawe, ale to pokazuje co? To, że normalny człowiek, który no, nie musi interesować się polityką, raz na 4 lata jego głos jest niesłychanie ważny. I powinniśmy dążyć do tego, żeby on był bezstronnie poinformowany. Jakie on będzie miał poglądy w związku z tym, to jest jego sprawa. To jest jego prawo. Natomiast on nie powinien być manipulowany w sferze informacyjnej. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy w tej chwili, jeśli chodzi o media. Jest też druga doraźna. Czy mamy jeszcze chwilę? Mamy. O, mamy, to dobrze. Jest też druga doraźna. Tomek Lis. Myślę, że państwo to śledzą. Ty pewnie też to śledzisz. No, mój Boże. Tomek był moim następcą w Waszyngtonie jako korespondent Telewizji Polskiej w latach 90. Ja znam Tomka, lubię, szanuję i poważam. To, co się stało, ta cała afera wokół wyrzucenia go z Newsweeka, bo trzeba tak to powiedzieć, i no może nie wyrzucenia, ale przymusowej rezygnacji, tak bym powiedział, z Talk FM-u, no muszę tu już powiedzieć, gdzie, no jest rzeczą bardzo poważną. Ja tutaj nie chcę rozważać, kto ma rację, aczkolwiek no, Żakowski dzisiaj wygłosił bardzo interesujące i bardzo ważne oświadczenie wygłosił, bo odczytał na ten temat, ale wydaje mi się, że zacznie się taka akcja mitu w polskich mediach i dobrze, jeśli się zacznie. Dlatego, że no, no było tak. Mitu dotyczące mobbingu, ja tak, rozumiem. Mitu dotyczące warunków pracy, przy czym sposobu pracy. Przy czym ja tutaj jestem taki zachowawczy i ostrożny, dlatego że, no nie czarujmy się, w redakcji nie ma demokracji. W redakcji ktoś musi rządzić, tym ktośem jest redaktor naczelny. I jeżeli ten interes ma się kręcić, to redaktor naczelny musi mieć prawo i ma prawo podejmowania decyzji. Zresztą on odpowiada również zgodnie z prawem za to, co się mówi. Jeżeli ja teraz zacznę gadać bzdury, to nie ja będę odpowiadał, tylko redaktor naczelny. Prawda? Kłaniamy się panu redaktorowi. Znaczy, gadać bzdury, jeśli zacznę naruszać prawo, to jest bardzo istotne. Prawda? Jakbym zaczął tutaj przeklinać, jakieś tam straszne rzeczy robić, to czego nie wolno, to redaktor naczelny za to odpowiada. No, ty również, jeżeli byś się nie sprzeciwiał, bo na bieżąco uważaj, ty też odpowiedz. Wracając do tego, co się działo w Newsweeku, wydaje mi się, że zaczną się odzywać ludzie w innych redakcjach, że to zacznie być problem, tak jak zaczął być problem w polskich teatrach na przykład, prawda? No już Me Too, Ameryka, no wiadomo, prawda? Film, środowiska artystyczne. No bo zmieniamy się. Myślę, że przeskakując trochę to, co
Jarosław Kaczyński powiedział o tym, że o 5:30 człowiek może być mężczyzną, a minutę później może być kobietą. Jeszcze parę lat temu nie wywołałoby takiego oburzenia, jakie wywołało i słusznie. Jesteśmy bardziej wyczuleni na to, jak traktuje się ludzi, jak traktuje się ludzi w pracy, jak traktuje się mniejszości. Nie ma mowy o karach fizycznych, które przecież kiedyś były rzeczą normalną, no może nie w pracy, ale w rodzinie. To wszystko się zmienia i myślę, że rzeczywistość w redakcjach, w mediach nie nadąża za tym. To jest normalne i sądzę, że potrzebne jest pewne oczyszczenie, potrzebne jest ujawnienie pewnych złych rzeczy. One zresztą wcześniej wychodziły, no chociażby Durczok, prawda, krzyczący na swoich współpracowników, no i tam jeszcze inne rzeczy się działy. Więc są takie złe przykłady, ale myślę, że to powinno wyjść na wierzch. I tu nie chodzi o politykę, dlatego że oczywiście już prawicowe media rzuciły się na Lisa i stwierdziły, czytałem Karnowskiego, że no, to jest zupełnie oczywiste, on po prostu zawiódł jako redaktor naczelny i Newsweek ze swoim lewicowym programem, prawda, i tym popieraniem opozycji przez niego poniósł klęskę. To jest absolutna nieprawda. Newsweek, zobaczymy, jaki będzie pod nowym redaktorem naczelnym. Nie sądzę, żeby się zmienił. Myślę, że lądował bardzo dobrze, miał dobre artykuły. I przykłady niepokojących praktyk, przykłady mobbingu, jestem głęboko przekonany, będą w bardzo różnych redakcjach, bo to nie od stanowiska redakcji w ważnych sprawach to zależy, tylko od osobowości redaktora naczelnego, tego, na co im mu pozwalają właściciele wydawnictwa i oporu tych, których on mobbuje, którym no po prostu zatruwa życie. Dopiero te trzy czynniki w sumie oddziałujące na siebie wywołują pewne skutki, o których mówimy. I myślę, że taki proces zacznie się i bardzo dobrze, jeśli zacznie się w polskich mediach. Wiesz, myślę, że idzie zmiana pokoleniowa oczywiście, ale idzie zmiana, która wiąże się ze zmianą stosunku do pracy w ogóle. Nikogo nie interesuje już w tym momencie to prawda. Bycie takim stachanowcem, wiesz. To prawda, to słowo, życia, którego nie chcemy tu używać. Życia zasuwać, tylko pracą, prawda? Tak. Odchodzimy od tej kultury. Bardzo słusznie zaczynamy cenić równowagę między życiem. Zaczynamy chcieć mieć życie prywatne również w mediach. I myślę, że dlatego masz rację, jeśli chodzi o to, że ta zmiana nadejdzie. Andrzeju, bardzo ci dziękuję, że wpadłeś do i to prosto ze środka akcji, można tak, powiedzieć. Tak, tak. I bardzo się cieszę, że tam byłem. Ja i dziękuję za zaproszenie. A ja cieszę się, że przyszedłeś. Proszę Państwa. W radosnym, gorącym nastroju, stosownym do dnia, żegnamy się. Andrzej Krajewski, naszym gościem w Nieco Jaśniej. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak. Naszymi producentami dzisiaj byli Paweł Łuczak, czyli producent miesiąca, i pani Katarzyna Zaręba-Nieźwiecka. Bardzo dziękujemy za to wsparcie. Dziękuję też za wasze komentarze, za to, że byliście dzisiaj z nami. Zapraszam na kolejne programy w Resecie Obywatelskim. I cóż, widzimy się i słyszymy za tydzień. Ciekawe, czy będzie równie gorąco. Do usłyszenia. Dziękuję. Reset Obywatelski.
po różnych stronach drogi. W tym samym czasie, po drugiej stronie nocy, ten sam krzyk, gdzie indziej usłyszany, ta sama pieśń, raczej zaśpiewana. Zieleń, zieloną.